Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jeżeli wam się materiał spodoba, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień, wbijajcie na G2 po mega kozackie promki na gierki. No i życzę wam miłego dnia, pozdro. Tylko takie. Bang, bang. Tak. Bang, bang. Ty, to auto! To jak mafii jeden. Dzięki, Sylo. Nie, będę się jednak nie przeleci. Tak, dlatego po prostu... No. Co ty, Sylo, Sylo! Co ty robisz? Zostałem spowolniam. Poczekaj! No są czekać. A ty... Ja się spowalniałem i czekałem, co ty robisz? No ja wiem, no zrobiłem to samo. Jak co ty robisz? Ja, no dlaczego ja? Ja ci nic nie zrobiłem. A ja co? Ale nie ty, nie ty, chłopie, ja po prostu też tak samo, nie zatrzymałem się. Mój nick wypowiedziałeś bezinteresownie. Nie, powiedziałem do ciebie wcześniej, to nie jest do ciebie. Zdążyłem się zatrzymać chyba. Dobra. Ja nic zrobię i specjalnie, no dobra, kić na morze. Zdążę czy nie zdążę? Specjalnie przecież mówię. Dobra, jak prawdziwości, zdążę, haha. Autkiem da się mleko. No, mlekolud nie zdążył niestety. Ale ja takie rzeczy mam obliczone w jednym paluszku. Tak. Każdy. No, miejsce! Dawaj mlekolud. Co? Ja miałem zamknięte to. Może na dwa samochody tam miałeś miejsce. Ale ja zamknięte miałem to. Ale przed tym miałeś na dwa samochody miejsce. A do tego nie wiedziałem, co? Fuck, weź mi dupni lekko. No to teraz... O nie, dobra. W tym momencie jest tyle, poczekaj teraz. Kania, jak ty jechałeś za nami na wstecz, mi że się w zabusta wpakował jeszcze? Ja nie, bo ja zjechałem od razu z tego. Dobra. O, dobra. Z tego nic nie będzie, Ewka. Nie chciałem, przepraszam. Co ty robisz? Pierwszy! Byłem już rozpędzony. No! Jezus, co się stało? No, wyszliście z ducha na sekundkę i was eksplodowało. To jest! Pierwszy byłem! Nie byłeś. Byłem pierwszy, teraz też jestem pierwszy. Dalej się pchasz, gnoju ty brzydki! Chłopie, robisz za kolaku. Wbijasz się w trzech typa i mówisz, że pierwszy jest. Późniejszego respa miałeś raz. Na duchu. Jedź, Shepard, jedź. Pierwszy! Czekaj, byłem przekarany. Pierwszy jak Sylo! Za ktoś może kurde jechać! Ja pierwszy jak Sylo! Sylo już sam jedziesz. No, który? No się pcha, ile się da, no! No i się pcha, dokładnie, i się pcha, ile się da. Gnój ty! Gnój ten Sylo żółty. I utknąłem, bo tu trzeba na dupia. No tak. No dobra. Plus jeden, nie da się z takim Sylem. W głąbie ty. Na duchu. No mnie rozwaliłeś tutaj. Jezu. No rozwalił mnie fest tam. Shepard jakie podjazdy. Dlaczego to samo jedzie do przodu? Jak auto to samo jedzie? Czemu to mi się już zmieniło? Ja palewkę. No nie wiem co mi się stało. Jedzie tam. Jedź! Dobra, jedź se sam. Dobrze jechałbym, tylko tu mnie w dupę jeden palnął, do drugi się wepchał. No wiem. Idiota jeszcze pojechał na pierwszym miejscu. No co? Nie, to piętka się tyczyła akurat nie ciebie. Jak mnie ten rozzywał Cezara? No ty jesteś. Nie. Święty Sylwester? Tak. Tyłem czy przodem? Ej, ty nie wiedziałem, sorki. Chwała Inosowi. Już wiesz. Fajne są. Dzięki. Na wieki wieku. A, dlatego tam zjechałem. Dobra, zmieniam furę. Ja się dziwię, dlaczego ty zjechałeś w ogóle? A ty? Oj, chyba ktoś tam. Nie wiem co się stało. Ogólnie to po prostu spadłem, no. O Jezus. Ty wyglądałeś jakbyś chciał po prostu we mnie wjechać. Trzeba trafić jeszcze. Czekaj, nie trafisz jeszcze. To trafiaj szybko tam, Cezar. No już. Dobra, dawaj. No czek! Nie no! Ja dupia. Pójdziesz stąd czy nie jeden z drugim? Ja mam duszka, ja mam duszka. No to nie... No, gówno masz, nie doskoczysz. Szósty jestem. Wypadł. O jest. A ja drugi. Oj. No i teraz zabrał. Czy zawsze narzekasz teraz, czy... Nie, ale... Suń tą dupę grubą, no! To ty przestań kręcić, no! No daj wykręcić tu, no! No ja tam nawet do was skaczę, nie? Bo tam jest taki jeszcze muszę troszkę wstecznego użyć. No po co mnie podjeżdżasz teraz? Już mogę jechać! No nie mogę! Dobra. Gościa tam już skręco. Nie! Co się stało? Ta, oni tam narzekają, że sami jadą. Ty z Shepardem się przyciskamy na procentach. Paliwa ci brakło, żeś tak kręcił. Co mi zrobił? Paliwa. Po prostu nagle on leciał na mnie po prostu. Paliwa dla chłopa zabrakło. No pojazd uległ uszkodzeniu, czego nie rozumiesz? Ania, wypierdzielaj tam. Avada Kedavra. Nie, ta dinka blista Kanjo to kręci tutaj tak, że uważasz. Kręci. Jezus! Nie przejechałbyś palewkę. Ja też palę, bo się wykręciłem. Cezar coś też tam zrobił. Pato, kurde. Poczekaj aż przejedziesz, udało się. Ja nie będę czekać, ty. Nie. Czemu mi się bandytura zmieniła na rampie? Nie. Co jest grane? Okej. Mam też jak bandytura się na tym zmieniła już? Ja mam, tak. Co to za bandytura? Znaczy ja nie mam... Auto prowadzisz, Sylo? Co? Jadę, tak, prowadzę. Prowadził ten sam. No nie, no spadłem. To prawda. No tutaj sobie jest utknięty. Jest źle. Mlekolot potwierdza, że auto prowadził Sylo. No tak. To tak, BMW to było. No! No to ma dowody. Trafione. Ma dowody. A masz hak z tyłu? Odpięty? No teraz odpięty. Nie, wsteczka. Gówno nie dać. Ej, to można sobie zewkować i se skipnąć? Co se skipnąć? Można. No. Spysz! No szkurde! Spysz! Jedziesz, Shepard! Tak właśnie robię! Jedziesz, Gepard! Nie wiem, w którym miejscu spadłem, bo widziałeś to? Widziałem, strasznie ci, naprawdę ci współczuję. Naprawdę. Sam sobie też, bo to auto jest takie... dziwne. Tak jest, dobra. Nie głupie panto. Zostaw to panto! A skąd, że ono jest głupie? Może akurat te auto było kości. Może chce być, jest. Co głupie, dzida, co za... Zostaw tego Syla. To akurat Piotrek ciebie się chyba tyczyło, idioto. Ty. O, chyba ja wiem, kogo innego się tyczyło. Czekaj, bo tam ja chyba wiem, kogo innego. Czekaj, bo tam się poważnie zrobiło, powiedział idioto. Czekaj, chwileczkę, trzeba to settle down. Co masz do powiedzenia? Co powiedzieć na to? No. A ja nic nie słyszałem, szczerze. Powiedział dzisiaj idioto. No co? To chyba dyskumałem, czy? A jak mam powiedzieć? Jak mam mówić? Ja mówię do niego debilu, on mówi idiota, no i ty wiesz. Czekaj, ja jestem waszym menedżerem. Sylo, co masz na do powiedzenia? A sam więcej ty mówisz, ja już powiedziałem, no co? Dobra, morda, tam jestem menedżerem. No chyba debilem jesteś. Chyba ten, fermentatorem tutaj jest. Fermentatorem, lektorem. Fermentał widzianie jakiś... Niewychowany, jakaś gnój. Słyszałeś Cezarego to i powiedział? Ale jak Sheparda szybko uciszyli, to było złoto. No ładnie, szybciutko. No szybko będzie ciszony teraz. Ani na sekundkę się nie zamknę, także tam... Nie, jak dla mnie to było perfekcyjne uciszenie, no. Tak to ja śnię, w piecie postawówce. Dobra. Cezar, ty na pan to narzekałeś? Tak. A tu gówno jechać nie chce. Teraz, te dwózki. O, zmiana. A zostaw te biurka, co ono ci zrobiło? To teraz będzie narzekał na drugą stronę, nie? Medalu. A teraz gdzie? Do przodu. Dawaj, bijecie 10. Dobra. Czym ty jedziesz? Butem teraz. Przerobiony masz! Nie. A mnie wyrzuciło. Nie mam skipnąć. No jak nie? Masz skipka, chłopie, na samochodzie. Ale to ja nie wiem, ja nigdy w życiu nie przerobiałem tego samochodu, jak Boga. Przerobiony ma? Oszukaństwo. To wydaje mi się, że taki szczery w tej miłości to ty nie jesteś. Ale dobry tutaj był skrót. Ja jestem zawsze szczery, nie potrafię. Dobra. Jak teraz iść z buta? Chyba tak. Ej, pan to. Nie, pan to. Ty się chyba chcesz? Tym się cieszę, ja się. Tylko czekam, se. Szczerbaty do sucharów. Jasne, czekam, gości, o. No, to. Trzeba całe przerobione auto. O. Jedź ty! Ale mam furę przerobioną. No widzisz, Sylo, tak. O, tuningowa. Takie diamenciki. No a ja mam właśnie takie jakieś... Ale macie samochody przerobione. No. A to nie jest tak, że kupisz ten samochód? Ale ja na pewno go nie kupię. Nie, to randomowo mi się wydaje. Bo on nie wiem, czy nie był dodawany do jakiejś edycji GTA, czy coś takiego. Nie wiem, ale bandit fura. Ale kozak. Edycja z wszystkimi dodatkami, tak? Tak, szkoda, że tylko, że wszystkie są za darmo, Mlekolot. Szkoda, że nie ma żadnego, w sensie chodziło mi do singla. Jak nie? Przecież jest bardzo dużo DLC. Ale nie singla, mówi, Sylo. To nie trzeba. Dobra, więc ja czekam na was. Nara! Speedway Grand Prix! Nie, dzień dobry, tylko wygrywaj to! Dobry wieczór! Dzień dobry! Tak krzyczał kiedyś taki streamer. A, to ruszyć trzeba, no tak. Na 3, 2, 1, go! A, nie trafiłem. Ale poszedł, jak G2A grest. Jak mnie ktoś rozwali, to ja go też rozwalę, ale ukradajcie. Uważajcie na rozwalanie się, bo nie da się F-kom Ja wolę jechać na razie spokojnie, Jezu, mi się wydaje. No, no, wjechał biały. O już, a mnie z młyn jakiś. Dziękuję, dziękuję. Dobra. Dało mi się ogarnąć to. Ja się nie zatrzymałem, ale mnie tak Jezus! Kto to? Nie wiem, kto to był? Jest jakiś pijano mnie! Lewo, prawo, lewo, prawo! No mnie też, lewo, prawo jest! Ogarnij się! Co za człowiek? No ale pierwsze okrążenie, brudne. Dobra, Lekolka, ja się cieszę, że jechałem troszkę sobie z tyłu. Czuję, że będzie wjazd w dupstko. Pomijałem delikatnie zawodników i teraz można spokojnie jechać. Wjazd w dupie. A my się wydupiamy tutaj, czy nie? Właśnie nie wiem, dlatego jechałem tak no, dziwnie. Ale chyba ja teraz pytam. Nie, pytam serio, staramy się. No, nie ja chcesz, ale wiesz na czym. Ja nie chcę ryzykować, że... Jezus Maria! Kto to zrobił? Hogaty. Ja? Bo na pełnym tym się zatrzymaliście, mów, że się zatrzymujesz. A ty, no nie no! Ty nie widzisz? Ale ja się zatrzymywałem na maksa, tylko ja dobra! Od ciebie on se rozwalił auto, a nie my. Ja też się dostałem. Ja dzisiaj tak zrobiłem w prawdziwym życiu. Kiedy? Dzisiaj? No, biał no, ty gadasz? No serio, w sensie, opowiem wam w sumie. No opowiadaj. Koleś jakiś przechodził przez pasy, przede mną... Jezus Maria! Wow! I widzisz Shepard, jak to działa? No widzisz, ja pod słońce jadę za nim, daję po hamulcach i jeszcze na zimówkę. Kurde! Twój błąd, nie zachowałeś ostrożności. Tak. Ale głup! I gościa, palnąłeś? Tak, ale okazało się, że się nic nie stało, uderzyłem w jego hak z tyłu i tylko mi się rejestracja wgniotła, więc wygrałem straszliwe. Ale ja bym i tak dzwonił do ubezpieczalni, że auto rozbiłeś. Nie, pogadaj. Dobra, ja idę auto sobie, ja przydam czerwony cały. On tak, bez skitu koła trzeba będzie wymienić. Ja idę już zrobić auto, mam całe rozwalone. No. Cezar, ty tam jesteś? Koleś jestem! Śladu, no to nie, to mówisz, to jak nagle dzwoniło, tak? Nie wiadomo. Nie, ja byłem na bazie, żeby sobie auto ulepszyć, bo miałem rozbite całe. Jechać, sobie naprawić. Koła rozbite, wszystko rozbite. Te tylne, nie mogę za bardzo przodu jeszcze nie miałem w ogóle. No ja też nie miałem przodu. No i słyszycie tam Hogaty. I uważaj, będę tu hamował. Ja też hamuję. Ja powiem wam, że tutaj trzeba będzie dwa razy nawet hamować chyba. Ale to strasznie się hamuje, bo to jest taki brak wyczucia w tym hamowaniu tych formułek. Bo na nagle startują też. To nie jest konsolowe, to nie jest... Dam sobie moje... Dobrze się hamuje. Nie, no tak, ale to za szybko nagle, wiesz, hamuje w porównaniu do innych. Nawet nie wiesz kiedy. No wiesz, prawdziwość jak jedziesz prawdziwym autem, a wolnym, a szybkim, to też jest takie. Tyle, ja mam opowieści takie już na wykończeniu. Wow. No dlatego ja sobie podmieniałem. O! No kurde! Chyba tak, oszukane jakieś, bo mi zarzuciło delikatnie. Z jakiej firmy ci założyli? Tak, pewnie tej takiej od nas. Wiedziałem. No to przecież wiesz doskonale jak to wygląda. No wiem, ale to najgorszy moment. No tak. Dobra, Pietrek tam kręcił w krzaku. Wbiłeś mi w ścianę dosłownie. Przepraszam. Ja nie było od no rozumiem. Jezu, jedź samochodzik. Jedź samochodzik, jedź. No nie, pryknęli chyba. No nie. Pryknęli. Baliłem ja barierkę. Ja chyba jadę na ten, na Shepard ma busta na pryknęli chyba. Co? Ja też jadę na przodu nie ma, Shepard. Mam, nie, ja mam. Ta, wszyscy nie tak przodu, nie pojedzie. U niego ma! Przecież to zaraz nie będziesz miał. Teraz Shepard nigdy nie, albo sam się za mnie... Dalej mam przód cały rozwalony. Ja też mam wrażenie, że mam rozwalone. No mi na czerwono się siedzi, mój Shepard skasował teraz. Ja mam obrążowy tył przed Shepard kasuje wszystkich. No dalej jadę do pit stopa, on całą auto rozbite. Shepard kasownik. Dobra, pit stop. Tu się trzeba zatrzymać, nie? W pewnym momencie. Tak. Jeśli chcesz być na cały przód skasowany, calutki. Nice. Ja dupia. Jedziemy. Jezu, Shepard. No Shepard kasuje nas tutaj cały czas. Jak Filip z Konopi. Tak. Pierwszy zakręt Sheparda. Nowe auto było. Ale to on nie wjechał, on wjechał. Wjeżdżałeś na pit stop? Bo u mnie nie masz całego tyłu. Kto ja? Nie, no mam, no wszystko mam. No i Shepard nie odchodził. Nie, ty teraz ja skręcałem, byłem przed tobą, a ty zamiast wziąć nie, to zakręt, wiem, ale nie, to prostu... jak cię doganiałem, to nie... Jezu, Kania! No nie gadaj tylko jedź! Kania. To wy mnie wjechaliście teraz. Ja się skupiam póki co, gram na Cezara teraz. Ja też po cichu. Ja też po cichu. O, dobrze, zatrzymane było. Pietrek przodu nie ma. Jak nie mam przodu? Mnie nie ma, to mnie nie masz przodu, no. Wszystko, ja mam wszystko. Nie masz nie ani przodu, ani tyłu. Ja nie palnąłem, więc mam wszystko od mordę. Nie, u mnie Shepard w tyłu ma, nie wiem jak się... No tak, bo to desync już pewnie separamy, ale... Uważać! Ja jadę wolniutko. To jest ten zakręt właśnie. Hania! Bo tam Shepard by mi się w dupie zrobiłem. Dobra, idziemy. Cyzor, ty byłeś na pitstopie? Nie, jeszcze nie byłem. A, to się zaraz będzie kręcił, panowie, jak gówno przerębu. Jak łąki pójdą, to zobaczcie. On jest jeszcze w Matrixie, chłopie. Dobra, to jest ten zakręt, gdzie mnie zawsze rozwalali. Tak, póki mam jeszcze dosyć dobre opony, to... Jezu, szybko! Shepard dalej kasację zrobił. Masz całą szerokość, ty wiedziałeś. No i jadę, ty mnie wjechałeś, skręciłeś we mnie. Przecież ja to miałem przed tobą, ty jesteś jakiś głupi. Jak Cezar ma jeszcze dobrą opony, jak mi się dwa razy już na pomarańczowe świecę? Ja mam w przodu żółte, z tyłu lekko pomarańczowe. To ty masz jakieś oszukane opony? Nie, świetnie. Jak jedziesz na buście, nie wjeżdżasz we mnie. I w pistopie nie byłeś? Jezus, jak ja po jednym okrążeniu mam już pomarańczowe. Nie, ja brałem się dni opony. Ja też mam pomarańczowe po jednym okrążeniu. Co za gość? Ej, Cezar coś skamuje tam. Ty jesteś kurna głupi, ty się naucz kurwa jeździć, a nie. Tam jest skam jakiś był u Cezara chyba. Opresorowi. Nie, czerwony jak już coś tam K2 pryku. Opresorowi w czerwieni. Nieprawda, nieprawda. Nie daj mu się. Chociaż teraz nie widać tego, jak jestem czerwony na twarzy, ale Kania nie rób. A to też jest słońce przejarało? Nie rób teraz logiki, Kania, bo... Nie, próbujesz na mnie zrzucić winę, a dobrze nie... Trzeba, nie zrzucaj winy dla kolegi. Psychologa nie przegadam. Tak, dokładnie, więc zamknij mordę i mi w końcu przyznaj racji. Nie przyznawaj racji mu, nie przyznawaj mu racji. Nie przyznawaj mu racji. To jest najważniejsze, nigdy nie przyznawaj racji. Bo będziesz na przegranej sytuacji. Teraz to zrobię specjalnie, kurna się. Styl zakręt! Naprawdę. Kania, nie chciałem, przepraszam. Nie, tutaj będzie zaraz ten zakręt. Tu jest ten zakręt zaraz. Jezu, Cezar. No. Ja jechałem po wewnętrznej. Ja jadę jak Hamilton tutaj, gość. O, to jest ten zakręt. Uwaga! Zatrzymałem się, no. Co jest? Czemu mi zawinęło? Bąka pełnego takiego? Ta, srebrniki ci zawinęło. Ale ja się do zera zatrzymałem i mi nie zawinął bączka. No, widzisz? Ja taki mały... Uwaga! Uwaga! Byście widzieli, co byłem Cezar teraz zrobił. Prawdopodobnie... Uwaga, X2! Nie mam czegoś w tym samochodzie, ale tego nie widzę. Mózgu cię masz. No u mnie nie masz przodu. Ale to nie w samochodzie akurat. Uwaga, do SYLO! No co, no co? Zdarzenie. To musi być. Nie, no już mam czerwone koła po dwóch krążeniach. Cezar 3 przejechał i miał żółte. Ja już byłem na zmianie. On był, on był, on był, on był. Ale Cezar teraz musi zjechać. Ale przedtem, no, ale przedtem, że... Cały rozwalony. 3 okrążenia przejechał na oponach żółtych. Ja mam czerwone już po dwóch. No, no, no. Nie! Nie, zabrakło, nie! Nie, to mi zabraknie. No, ciężko się skręcam z przodu. Mam je Shepard na końcu. Jajajajaj! We'll be right back.